na wieńcu wywiązanych kwiatów. Jako pierwszy wieniec od mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego złoży pan Krzysztof Hojniak, prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Panu prezydentowi towarzyszy przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pan Marian Błaszczyński i pan Andrzej Kacperek, wiceprezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wieniec składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Artur Wosnowski. Wieniec składa pani Elżbieta Radziszewska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu posłanki do Parlamentu Europejskiego, pani Joanny Skrzydleckiej, wieniec składają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. W imieniu posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Dorota Rutkowskiej ze Skierniewic wieniec składa delegacja Platformy Obywatelskiej. Wieniec składa przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego pan Marek Mazur. Wieniec składa pan Stanisław Cubowa, starosta powiatu piotrkowskiego wraz z radnymi powiatu piotrkowskiego. Delegacja Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Delegacja Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koło nr 1.
Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 2 imienia majora Gaja. Delegacja członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Delegacja Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Delegacja Związku Sybiraków Zarządkowa w Piotrkowie Trybunalskim. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Delegacja Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, koło miejskie. Delegacja Zarządu Legionu Piotrkowskiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność. Delegacja Miejskiej Komendy Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Delegacja Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Delegacja Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
delegacja Straży Miejskiej na czele z komendantem panem Jackiem Hoffmanem. Wojskowa komenda uzupełni w Tomaszowie Mazowieckim. Stowarzyszenie Republikanie. Delegacja Stowarzyszenia Prawica Razem i Stowarzyszenia Razem dla Piotrkowa. Klub Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Prawa i Sprawiedliwości. Delegacja z Rządu Łódzkiego Prawicy Rzeczypospolitej. Delegacja Platformy Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący i członkowie Rady Miejskiej Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów, pan Michał Pełka. Delegacja Koła nr 1 Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Delegacja Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych. Delegacja Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim. Fundacja Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Numer 1.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia Księdza Jerzego Popiełuszy. Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim. Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.